Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałem złożyć życzenia z okazji stulecia niepodległości. Wszystkiego dobrego, 100 lat po prostu. W spokoju, pokoju, zdrowiu, szczęściu, uśmiechu, radości i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. My wolimy dyskutować niż maszerować, stąd pomysł na dzisiejsze spotkanie. Gości Państwu przedstawiać nie muszę. Jerzy Sosnowski to właściwie już powoli domownik. Niemal, a Jerzy, jeśli zechce, to przedstawi pozostałych gości, czyli ojca Tomasza Dostatniego i pana Janusza Oplińskiego. Ja oddaję mikrofon. Dziękuję za powitanie, witam i za życzenia, witam Państwa. Ja muszę powiedzieć, że mnie zachwycił pomysł, żeby 11 listopada podjąć rozmowę o patriotyzmie w perspektywie Gombrowicza. Bo to taka urocza niewygoda się z tym wiąże. Mianowicie wydaje się, niewygoda, zdecydowanie. Niewygoda podwójna moim zdaniem, bo z jednej strony może się wydawać... Ja myślałem, że wygoda właśnie. A ja wyłożyć zatem te, jak się okazuje, wydawało mi się, że taką niekontrowersyjną myślę, a tu się okazuje, że od razu kontrowersja. Mianowicie, że Gombrowicz, wydawało mi się, że Gombrowicz utrudniał rozmowę o ojczyźnie, bo jednak domaga się rewizji patriotyzmu, rewizji pewnego zwyczajowego sposobu mówienia o Polsce. A z drugiej strony ojczyźniana okazja czyni Gombrowicza pisarzem kłopotliwym, bo to wymaganie formułował nieraz bardzo obsesowo jednak. Co zaraz zresztą pojawi się w cytacie. No więc właśnie na ten komfort zgodzili się ojciec Tomasz Dostatni oraz pan Janusz Opryński. I ja właśnie będę utrudniał w takim razie. I zacznę od razu od cytatu. Otwieram transatlanty i pytam tak. A płyńcież, wypłyńcież, rodacy, do narodu swego. Płyńcież wy do narodu waszego świętego, chyba przeklętego. Płyńcież do stwora tego świętego, ciemnego, co od wieków zdycha, a zdechnąć nie może. Płyńcież do cudaka waszego świętego, od natury całej przeklętego, co wciąż się rodzi, a przecież wciąż nieurodzony. Płyńcież, płyńcież, żeby on wam ani żyć, ani zdechnąć nie pozwalał, a na zawsze was między bytem i niebytem trzymał. Płyńcież do ślamazary waszy święty, żeby was ona dali ślimaczyła. Płyńcież do szaleńca, wariata waszego świętego, ach, chyba przeklętego, żeby on was skokami, strzałami swoimi męczył, dręczył, was krwią zalewał, was rykiem swym ryczał, wyrykiwał, was męką zamęczał. Dzieci wasze, żony na śmierć, na skonanie, sam konając w konaniu swoim szału swojego was szalał, rozszalał. No, 11 listopada nie brzmi to najzręczniej i chciałem zapytać, co panowie by odpowiedzieli komuś, kto by z niesmakiem powiedział, no ale jakżeż tak można? Przecież to nie wypada. Ja jednak myślę, że powinien rozpocząć Janusz Opryński, dlatego że on jest od Gombrowicza, a ja jestem tylko dyletant do sześcianu, ale to potem uzasadnię. Janusz. No i ja miałem też szczęście, że obcowania z tym tekstem, ponieważ ja zrobiłem transatlantyk i przypominam sobie tę scenę, kiedy aktor właśnie wychodził na palmę, bo to było takie widzenie już jakby z Argentyny. No bo to oczywiście, to się odnosi do sytuacji, kiedy Gombrowicz no, wysiadł i został, prawda, i nie brał udziału w kampanii wrześniowej, a potem napisał ten transatlantyk bodajże 48 rok chyba, Boże. Ja myślę tak jak na pańskie pytanie, że ten tekst dzisiaj w przestrzeni publicznej, on by miał problemy duże. On by był bardzo mocno zaatakowany przez pewną część, czyli wiadomo przez prawicową. No bo to jest po prostu obrazoburcze i ja już tu się dzieliłem taką moją refleksją, że kiedy przeglądałem sobie właśnie moją bibliotekę gombrowiczowską, to miałem po prostu jakieś takie strasznie dojmujące, smutne refleksje, że to wszystko jest strasznie aktualne, że to jest bardzo aktualne, mimo że napisane już ho, ho, ho i że tak naprawdę te lekcje gombrowiczowskie trochę słabo się przyjęły. I jeszcze myślę, że to jest genialny tekst Transatlantyk. Naprawdę to dzisiaj na poziomie i języka, na poziomie polszczyzny, która uważam, że jest tu wspaniała. Mogę tylko powiedzieć tego, że tu mają zawsze aktorzy problem w ogóle z pamięciowym, dlatego że to wszystko jest tak nieprzewidywalne, ten rytm zdania po prostu, że nie można zastosować żadnych
jakby, że też nauczyć się na pamięć tego, to jest fantastyczne. I jeszcze, żeby nie odbiegać od tego pytania, już za chwilę skończę, no myślę, że ciągle te prowokacje gombrowiczowskie są silne. To znaczy, że ciągle ten jego bunt przeciwko polskości jest szalenie aktualny. To znaczy, że słabo to o nas. Myślę, że myśmy tak chyba niewiele z tego przyswoili. Ja tylko przypomnę, że w dziennikach jest 120 przypisów do tematu polskość i Polska. Czyli on strasznie głęboko w ogóle komentował naszą rzeczywistość. I no, myślę też, że to do dzisiaj jest jakby do przemyślenia. Do przemyślenia bardzo mocno, że po prostu, że mamy źle, że ta jego refleksja o historii jest tak na tyle fantastyczna i taka rewizjonistyczna, a u nas trochę się tak to wszystko zdeleksykalizowało, że trochę, a tak jak u Gombrowicza, ale mnie się wydaje, że nie do końca mamy to przemyślane, a ciągle warto się zmagać z tymi. I bardzo dziękuję panu za ten cytat, bo on ma ogromną siłę dzisiaj, ogromną siłę o tej właśnie, o tej naszej, tej nieszczęsnej takiej rzeczywistości, aczkolwiek to nie ma nigdy, bo Gombrowicz nigdy też nie był jakimś antypolakiem, jakimś człowiekiem, na to się łapali nawet największe umysły, ponieważ on głęboko po prostu siedział w języku, jego ulubionym był Pasek i on głęboko to mówił z pozycji Polaka. To tyle. Pan rozpoczął, że tego 11 listopada nie może być lepszego pomysłu niż rozmowa w tym miejscu. Użył pan słowa patriotyzm. Ja bym to troszeczkę przesunął, Janusz też o tym mówił, może nie tyle o patriotyzmie, ile o polskości. Ile o polskości. I bardzo mi się spodobało to słowo właśnie rewizja. Nie chodzi nawet o rewizjonizm, ale rewizja, bo dla mnie, dla mojego pokolenia, czyli ludzi, którzy są studiowali, powiedzmy od początku stanu wojennego, to dokładnie wtedy, przed chwilą jadąc, żeśmy z Januszem o tym rozmawiali, na początku lat 80. tak naprawdę w Polsce dopiero Gombrowicz zaistniał i to jest zasługa profesora Jana Błońskiego, który doprowadził do wydania tych pierwszych dzienników i dzieł. Mówię to dlatego, ponieważ ja jestem uczniem Jana Błońskiego. Ja w tym czasie u niego studiowałem i wiem, co to znaczyło właśnie to słowa rewizja spojrzenia na polskość. Gombrowicz jest tym, który daje nam klucz, abyśmy potrafili spojrzeć no właśnie inaczej niż Druga Rzeczpospolita była wychowywana do tej polskości, ale też i to, co działo się po wojnie w czasach gomułkowskich i gierkowskich i co dzieje się dzisiaj. Co dzieje się dzisiaj, konkretnie 11 listopada. Ale to słowo rewizja dla mnie wiąże się z taką cechą inteligenta, to znaczy krytycyzm. I myślę, Januszu, żebyś się zgodził, że pod tymi wszystkimi jak gdyby literackimi zabiegami, które występują u Gombrowicza, jest coś, co charakteryzuje człowieka, który używa rozumu, to znaczy pewien moment krytycyzmu do tego, w czym jest wychowany, co jest jakąś rzeczywistością taką zastaną. I za chwilę jeszcze o tym będziemy rozmawiali, że bliższy mi jest klucz rozmawiania właśnie o polskości niż o patriotyzmie. Ale ja panu nie odpuszczę, ponieważ to zostało zaraz to ustawione na tej linii politycznego sporu prawica, nieprawica, jest mowa o rewizji, o tym, że to trzeba przemyśleć. Tylko to jest tak, ja mam wrażenie, to jest oczywiście moja taka teza, jak to się mówi, z waszecia, ona nie, być może nie jest prawdziwa, ale lubię myśleć o tym w ten sposób, że gdyby Polacy przeczytali uważnie Wyspiańskiego, to Gombrowicz nie byłby potrzebny. W gruncie rzeczy u Wyspiańskiego myślę o wyzwoleniu, zwłaszcza myślę o weselu poniekąd. Jest już bardzo wiele tej rewizji patriotyzmu, ale u tegoż Wyspiańskiego jednak pada w pewnej chwili zdanie, ale świętości nie szargać, bo trzeba, by święte były.
ten fragment z Transatlantyku i zresztą nie tylko ten, można by tam więcej cytować, narusza ten zakaz. Znaczy to jakby nie trzeba być prawicowcem, żeby odczuć niepokój. Zwłaszcza, że jak pan słusznie rzucił to na tło historyczne, to jest koniec sierpnia 1939 roku i nie tylko my, ale też Gombrowicz autor i Gombrowicz narrator Transatlantyku wie, co się tutaj za chwilę zacznie dziać. Więc w tym kontekście szaleniec, wariat, ślamazara, stwór święty, ciemny, cudak i tak dalej, no to są wyklinania, które no jednak są blasfemiczne przecież. Chyba jednak, czy nie? Ja myślę, że też, że w tym wszystkim jest trochę zawarte taki, on sam mówił, że to jest statek korsarski z dynamitem o transatlantyku. I mnie się wydaje, że w tym wszystkim oczywiście możemy sobie, że on się trochę tłumaczył, dlaczego nie, ale pamiętajmy też, że on miał doświadczenie życia w międzywojniu. Międzywojniu niebyt ciekawy. Tu się chyba kompletnie nie zgodzę z panem, jeśli chodzi o Wyspiańskiego, żebyśmy się przeczytali, bo mnie się wydaje, że mamy do czynienia jednak z umysłem zupełnie nowoczesnym. Ja nie mówię, że Wyspiański nie był nowoczesny, ale myślę, że tutaj mamy do czynienia z Gombrowiczem filozofem, świetnie oczytanym w filozofii europejskiej. I to właśnie jego oczytanie dawało mu ten rodzaj dystansu absolutnie i odwagę. I ja myślę, że jeśli chodzi o odwagę, żeby zaatakować wszystkie świętości, ja tutaj przed naszym spotkaniem wysłałem link do Tomasza, kiedy pracowałem jako członek obchodów roku Gombrowiczowskiego 2004, doprowadziłem do takiego spotkania biskupa Życińskiego z Adamem Michnikiem i z profesorem Łapińskim. Ale zamysł był prosty, chodziło o to, żeby mi trochę pomógł Życiński. Miasto Lublin było wtedy bardzo pod w rękach prawicowych i oczywiście nie chcieli słyszeć w ogóle o żadnym gombrowiczowskim festiwalu. I ja pamiętam to, co pan mówi, refleksję Adama, że Adam miał taką refleksję, Adam Michnik, że jak to można w ogóle wobec narodu, który jest tak jakby jeszcze takiego atakować po prostu. Bardzo podobnie mówił. Tylko mnie się wydaje, że tu jest chyba spór głębszy, że nasza inteligencja była jednak bardzo mocno uformowana na Żeromskim i potem powiem jeszcze coś bardziej może teraz. Mnie się wydaje, że Adam Michnik nie rozumiał Gombrowicza do końca i nie rozumie. Zresztą mam takie jakby przykłady od najbliższych i myślę, że inteligencja polska dużo zrobiła, żeby tego Gombrowicza nie inkorporować do nas, naprawdę, bo ona była po stronie naprawdę, powiem tak, to powiedziałem, najbardziej gombrowiczowskim władcą jest dla mnie Havel, i on najwięcej zrozumiał z tego po prostu, a nie my. Ja, gdybyśmy mieli taką świadomość i takiego świadomego, bylibyśmy może gdzie indziej. Ja bardzo dziękuję, że państwo zwrócili uwagę na tę subtelność. Pan, ja mówię tak jak Michnik, i dopiero o Michniku. Michnik nie zrozumiał Gombrowicza. Bardzo dziękuję za tę subtelność. Przepraszam. Natomiast ja wobec tego nie pozostaje nic innego, jak ojcu dostatniemu zadać to pytanie w wersji już najprostszej, najbardziej brutalnej. Czy są okoliczności, w których bluźnierstwo jest usprawiedliwione? To jest ciekawe pytanie, kiedy w Poznaniu w czasie festiwalu Malta miała być wystawiona Golgota Piknik. I rozpoczęła się potworna awantura, że ten spektakl, nie wchodzę w to, jaką on ma wartość i tak dalej, tylko że on jest bluźnierczy. Ja sobie wtedy przypomniałem, a myślę, że każdy z państwa, kiedy uczył się języka polskiego w szkole średniej, że są olbrzymie fragmenty polskiej literatury, szczególnie jeśli chodzi o Adama Mickiewicza i o Dziady, w których bluźnierstwa są wprost. I to jeszcze skierowane pod adresem Boga w sposób konkretny. W literaturze wolno więcej. Trzeba o tym pamiętać. A i za chwilę do Havla, bo to jak jechaliśmy, to Janusz poruszył. Gombrowicza można w bardzo różny sposób porównywać, ale jeśli chodzi o Havla, to jest ciekawe.
Ale jeszcze na chwileczkę wrócę do tego Wyspiańskiego. Ja otworzyłem drugi tom Klementyny Suchanow, Gombrowicz. Takie 2-3 zdania. Jej komentarz. Na pierwszy ogień idzie więc temat polskości. Postuluję, żeby Polak swą dumę brał z siebie samego, bo po pierwsze nie można być spadkobiercą duchowym żadnego Chopina czy Mickiewicza, którzy przecież nie byli stuprocentowymi Polakami. Do czego zmierzam? Że Wyspiański, jednak mimo wszystko, ja tu się trochę podłożyłem, komentując tą rewizję i ten krytycyzm, jednak jest z ducha romantyczny. Tego nie można powiedzieć o Gombrowiczu. Zgoda, bo to ja nie twierdzę, że oni są identyczni. Ja twierdzę, że Gombrowicz idzie po tej samej linii, bo najbardziej dramatyczną opowieścią o Wyspiańskim, już o Wyspiańskim więcej nie będzie, ale z mojej strony, ale jednak to jestem winien Państwu to wyjaśnienie. Jednak napisać sztukę o tym, że to społeczeństwo jest tak jełopowate, że nawet porządnego powstania nie jest w stanie zrobić, bo przecież o tym jest Wesele, i dostać od wdzięcznych widzów wieniec z ułożoną cyfrą, tą liczbą 44, no to trzeba naprawdę, można się tylko pięścią własną zabić i przecież na to reakcją jest wyzwolenie, są tam liczne ślady, gdzie ten niby bardzo romantyczny Wyspiański wpada na pomysł, żeby Mickiewicza zatrzasnąć w grobach wawelskich, co zresztą dzisiaj też brzmi zadziwiająco zupełnie współcześnie. Może nie ruszajmy dzisiaj grobów na Wawelu 11. Czyli jednak jest jakaś granica. Ale w takim razie w tymże cytacie, to tak a propos wyjaśnienia, że ja wydaje mi się, że mam na obronę tej tezy, że to jest ta sama linia, jednak jeszcze parę argumentów, ale nie będę Państwa moimi przemyśleniami zamęczał, bo ciekawsze są przemyślenia naszych gości. Ale wobec tego, jeszcze z tego cytatu... Ja bym na moment jeszcze przy Wyspiańskim został, chociaż to nie ja zadaję pytania, ale w trakcie rozmowy, dlatego że jak Pan wspomniał o tym Wyspiańskim, Janusz reżyserował Klątwę. I ten spektakl był dla mnie, Janusz, no właśnie, ty, który zajmowałeś się Gombrowiczem, zdecydowałeś się na Klątwę. I ty nie pokazałeś tej Klątwy w taki, bym powiedział, sposób romantyczno-Wyspiańskiego. Możesz to skomentować, bo to jest, pan zaczął, ale to niech... Znaczy, ja nie wiem, bo to może prowadzący nas przywołać do porządku, że takie... Na razie są panowie bardzo interesująco, niesubordynowani. Nie, ale nie chciałbym tutaj takich robić. No ja oczywiście robiłem, ale to był też, bo robiłem to w plenerze u Fundacji Schmidta i pani, jak ma na nazwisko? Alicja Jachiewicz, przepraszam, Alicja zapomniałam, ona grała matkę. No i myśmy to grali trochę w takim greckim w ogóle stylu, bośmy grali po prostu to na takiej łące 2000 osób, a trochę mnie uczyła też jeszcze Barbara Skarga, jak rozumieć, ponieważ ona z kolei była jeszcze studentką, wykładała, jak kiedy wykładał klasykę Srebrny profesor. Profesor ten, który tłumaczył, i on powiedział, że to jest najbardziej grecki dramat, prawda, w naszej rzeczywistości, czyli Klątwa. No oczywiście to myśmy to palili, że to spaliliśmy całą tą wioskę, co potem niestety finał był taki, że były jakieś podpalenia we wsi, bo zobaczyli, czym my palimy. Także tutaj edukacja nie była najlepsza z naszej strony, bo jakieś były liczne pożary, jak w Biesach. Ale z tym Wyspiańskim to nie znaczy, po pierwsze muszę się wyjaśnić, bardzo przepraszam za to, że to tak niedobrze wyszedł ten z Adamem i ten rodzaj porównania. Ale z drugiej strony ja jestem daleki też, żeby odbierać po prostu no, jakby wielkość Wyspiańskiemu. No i to jest absolutnie Wesele, jest jakimś... Teraz nawet będąc w jury Festiwalu Klasyki dawaliśmy nagrodę Klacie, bo to, co on zrobił rzeczywiście i to znowu jest jakaś nowa reinterpretacja i ten tekst jest jakiś szalenie, on nas prześladuje, ten tekst tak naprawdę, przy każdym, ale z Gombrowiczem też jest podobnie. Dobrze, więc wracamy do Gombrowicza. W tym cytacie z Transatlantyku jest taka myśl, która rzeczywiście wraca i na mniej szokujących stronach Gombrowicza, mianowicie, że naród trzyma nas między bytem i niebytem, że jest nieurodzony. To ja poproszę interpretację tej tezy.
Ja nie będę uciekał, ale będę próbował to zinterpretować poprzez ten wątek, który wrzucił Janusz Opryński, to znaczy Wacława Havla. Jadąc tutaj wspólnie, Janusz wspomniał, że Czesi mają kogoś, kto był bliski Gombrowiczowi, czyli Wacława Havla. Nie chodzi o prezydenta, chodzi o tego samego Wacława Havla, ale o jego sztuki teatralne. I ja nagle sobie pomyślałem, że to jest prawda. Dlatego, że teatr Havla to jest teatr groteski, absurdu. I to, co... Może pan to zdanie jeszcze raz zacytować z tym bytem i niebytem? To jest, że naród trzyma... To jest jakby wyciągnięte przeze mnie. To dosłownie u Gombrowicza brzmi tak, że ten... Cudak święty nie pozwala zdechnąć ani żyć, a na zawsze was między bytem i niebytem trzymał. Ja dosłownie parę dni temu musiałem przeczytać kilkanaście listów więziennych Wacława Havla do Olgi. To są listy pisane w więzieniu w Pilśnie, na Borach, na koniec lat 70. do 82. roku. I on dokładnie, Havel, porusza się w tym języku. To znaczy stara się mówić o... Bo to nie są listy omawiające więzienie, tylko to są listy o charakterze filozoficznym i egzystencjalnym. I on nie posługuje się klasyczną filozofią ani klasyczną teologią, bo tam są też listy religijne czy takie, bym powiedział, on tam... właśnie formułuje pojęcie tak zwanego absolutnego horyzontu. Ale kiedy jest mowa o tym bycie i niebycie, tak, to jest, Janusz, bardzo ciekawe u Havla, że Havel miał w sobie taki niepokój, to nawet nie można powiedzieć egzystencjalny, ale taki myślę, że podobny niepokój do Gombrowicza. Ja myślę, że tutaj to cytat jest też, dziękuję za to przypomnienie, bo tu mamy chyba... w ogóle Gombrowicza jako filozofa. Ja tylko przypomnę, że taka się ukazała cieniutka książeczka, zresztą przez naszego przyjaciela wydana, Francesco Cataluccio, Włocha, który spisał wykłady filozoficzne Gombrowicza tuż przed jego śmiercią. I przyjaciele, chcąc mu ulżyć w bólach, które miał, on wykładał. I okazuje się, że słuchajcie, on naprawdę fantastycznie cały kurs filozofii miał... bo on im robił po prostu wykład o filozofii. I to jest fragment, jakby wydaje mi się, jego świadomości filozoficznej. I on przemyca po prostu absolutnie, to pewnie krytycy są już młodszej generacji, które dotykają tego. I ja pamiętam też taką trochę notatkę, pamiętacie państwo, trochę taką śmieszną. Młody Tadeusz Breza, ten pisarz, pojechał kiedyś na wywiad z nim i on w hotelu był w Berlinie już i on przychodzi, młody, on mi tak, a skąd pan przyjechał, z Warszawy, tak? A on mówi, a sądy a prioryczne Kanta, proszę. I on był oczywiście, przestraszył się, ale potem już jak skończyli ten wykład, on mówi tak, i proszę napisać tak, że Sartre czekał, ja go nie przyjąłem. I to była oczywiście zgrywa jego wielka. Ale ja na to pytanie, na to byto, niebyte, mam cytat z trzeciego tomu. I myślę, że ten byt i niebyt może trochę rozjaśnię. Ta zatęchła piwnica, jakim sposobem usadowiła się w naszym duchu? Czyżby ślepota na świat, naiwność, ignorancja była następstwem utraty niepodległości? Ależ Polska za Sasów była... bezkonkurencyjnie najgłupszym krajem Europy. A za Jagiellonów Polak kroczył w ogonie narodów cywilizowanych. Gdy Francja miała Rablego, Montaigne'a, Mireille'a i Kochanowskiego, więc co? Jaki powód? Brak większych miast, polska wiejskość, niepodzielny prymat duchowy księdza proboszcza? Tak, ale to może nie jest najważniejsze. Ważniejsze może kształt, owo zgrubienie kształtu Europy, które rzeźbione misterie niczym Grecja przetacza się po polskich równinach w toporne bezmiary Rosji i Azji. Być krajem przejściowym nie jest łatwo. Myślę, że ten kraj przejściowy może to jest ta forma bytu i niebytu. Ja bym bardziej jeszcze tak fundamentalnie wrócę na sekundkę znowu do Havla.
Mnie się wydaje, że zarówno u Hafla, jak i u Gombrowicza warto zobaczyć, i może ktoś mnie w tym momencie posądzić o marksizm, ale podobną sferę społeczną, z której pochodzili. My znajdujemy się w tej chwili w pałacu, bo to nawet nie jest dwór, który należał do Gombrowiczów. Wacław Havel pochodził z jednej z najbogatszych rodzin burżuazyjnych. Jeden i drugi stracił wszystko. Jeden w wyniku, myślę w tej chwili o Havlu, komunizmu. Proszę pamiętać, że do Wacława Havla rodziny należało studio filmowe Barrandov, które po prostu miało olbrzymią wartość materialną, należało wiele, wiele kamienic na Wacławskim Namiestie i tak dalej. I Gombrowicz w Argentynie, ja sobie to uświadomiłem słuchając Klementyny Suchanow niedawno we Wrocławiu, mieszkał w warunkach potwornej biedy. Mieszkał nawet gorzej niż ja jako zakonnik w klasztorze. Mieszkał w jednym pokoju przez wiele lat. Ja sobie tam nagle uświadomiłem, jak jej słuchałem, że te warunki, w których on funkcjonował, bo to, że przymierał głodem, nie miał pieniędzy, to jest jedno, ale drugie, nawet on prawie nic nie posiadał. Z perspektywy tego domu na Koszykowej. Ale wiesz co, tutaj trzeba taki wtręt, ponieważ my grając w Ferdydurkę trochę w świecie, bardzo często spotykaliśmy się z Rytą Gombrowicz, ponieważ ona była na tyle, że za naszym tym spektaklem trochę jeździła, jednak były premiery, więc ona opowiadała na przykład, że Gombrowicz, pracując w Argentynie w tym banku a la Polaka chyba, był świetny. I on był świetny, on naprawdę pewno te zestawienia robił naprawdę w sposób, że tak powiem, fachowy. I teraz jeszcze chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz taką, co potem Rita przejęła. Gombrowicz, do pewnego momentu ja miałem go zawsze taki wizerunek takiego człowieka trochę nieodpowiedzialnego, prawda, takiego prześmiewcę. Okazuje się, państwo pewnie to wiecie, ale że on był strasznie solidnym człowiekiem. On z tej swojej skromnej pensji przysyłał wszystkim tutaj. Januszowi 10 dolarów na leki, matce tyle. I on po prostu do dzisiaj potem Rita robi, i że ktoś jeszcze żyje, to ona wypełnia ten testament jego. Po prostu, że on miał taką solidność swoją, słuchajcie, to zupełnie jak nie polską. Przepraszam, że może to obraża, może zapędziłem się. Ale i tutaj też jest miara człowieka, to znaczy on w tej swojej, jak mówisz, celi skromnej, on był niezwykle poukładany. Poukładany był też, jeśli chodzi o pracę, on po prostu regularnie pisał, codziennie. I to jest, to też pokazuje jakiegoś człowieka jako takiego pewnego giganta duchowego. Ja tylko jedną rzecz dokończę, bo ja mówiąc o tej podobnej sferze społecznej, burżuazja, ziemiaństwo, tutaj padło przed chwilą jakaś utrata niepodległości. Ja bym chciał tylko to słowo wprowadzić jako klucz, że myślę, że u Gombrowicza ten moment utraty, czyli utraty, dobrze, ojczyzny, niepodległości, pozycji społecznej, ale też utratę domu, utratę najbliższych. No przecież to było kilkadziesiąt lat rozłąki, aż do śmierci. Że, tak sobie to uświadomiłem, zestawiając z tym Havlem, bo u Havla też to było. To znaczy ten moment utraty, który oni zagospodarowali. To znaczy i w tym sensie byt i niebyt, że oni wybudowali jak gdyby swój własny świat. To o czym mówisz, tak? Ale ten świat wybudowali w literaturze. Mówiąc o tych kategoriach, bo pan zaczął właśnie bytu, niebytu, że z tego niebytu, absolutnego niebytu, jednak funkcjonowanie w świecie, w którym się znaleźć. I co, i było tam domaganie się, żeby zbiorowość uczyniła coś podobnego, tak? Żeby inni uczynili coś podobnego, tak? Nie? Bo to jednak no nie tylko Gombrowicz w pojedynkę utracił coś w 1945. Tak, ale proszę pamiętać, że z tego chrobrego, kiedy on tam zsiadł, wybucha wojna, część ludzi wróciła do Europy. Nie, oczywiście. Tak? Gombrowicz wymaga, jak mi się wydaje, od swoich czytelników pewnego osobistego zaangażowania, stąd cytując tę samą powieść, tylko nieco późniejszy rozdział, pozwolę sobie dziabnąć panów osobiście. Mianowicie Gonzalo w Transatlantyku zadaje w pewnej chwili pytanie, a po co tobie Polakiem być?
Nie obrzydłaś tobie polskość twoja, nie chcesz czym innym, czym nowym się stać. No to niech mi wolno będzie zapytać intymnie, czy odczuwali panowie kiedykolwiek taką pokusę? Czy odczuwali panowie kiedykolwiek niewygodę bycia Polakiem? No wielokrotnie. No wielokrotnie. No, myślę, że... Ja takie... Na to bym trochę próbował odpowiedzieć trochę taką refleksją Konstantego Jeleńskiego, bardzo bliskiego przyjaciela, w końcu Gombrowicza, mało tego autora chyba jego w ogóle pozycji, bo on strasznie dużo zrobił, prawda, dla niego. I on jak szedł z drugą, znaczy z armią Andersa, on miał tam różne ciotki, prawda, bo on był skoligacony no, z rodami. I gdzieś we Włoszech trafia do jakiejś swojej ciotki, nie wiem w jakim języku oni mówią, bo on w siedmiu chyba mówił. I ona w ogóle mówi, co wyście zrobili z tą Europą? Mówi. Jakie nacjonalizmy? Ona mówi, kiedyś to w ogóle nie było pojęcia w ogóle. I mnie się wydaje, że jak pan pyta o polskość, to ja mam problem z tym ciągle. Ja mam ciągle z tym problem. Znaczy, czy nie jest bliższe dla mnie moje miejsce, w którym ja mieszkam, paru przyjaciół, a czy ja mam taką tożsamość poprzez różne teksty, które z tą polskością mają ogromny problem. No, pamiętajmy też jeszcze w transatlantyku, trzymajmy się tego dynamitu i z tego statku korsarskiego, że tak, Gombrowicz sobie roił, że to w ogóle zastąpi pana Tadeusza i że w ogóle... że to będzie czytane, mało tego, że zamiast Zosi będzie gej Gonzalo. No, przepraszam bardzo, to już była w ogóle posunięta bardzo mocna prowokacja. I to mówi Gonzalo, gej, który dostaje w mordę, jak chłopaków chce podrywać. I pamiętajmy, 48 rok. Kto w ogóle w świecie odważa się w ogóle z tym wątkiem? No, no to jest jakaś odwaga totalna. Oczywiście no tu mamy przebłyski jakby osobistej historii, ale to jest szalenie odważne. I ja myślę, że na poziomie literatury ta prowokacja jest szalenie ważna, w której ja się głęboko odnajduję. Mało tego, nie uważam, że to nie jest, że to jest niepatriotyczne. Że ja uważam, że to jest patriotyczne, żeby zanegować polskość swoją. Bo to tylko po prostu nam dobrze zrobi. Naprawdę. I mnie się wydaje, że no tu jakoś uczył mnie tego Gombrowicz, ale ciągle będę tu wspominany Błoński, prawda? Nie. Błoński zresztą w ogóle w moim przypadku to jest w ogóle nie... Strasznie się w ogóle, że nie żyłem w ogóle w trakcie, bo to był kierownik literacki taki, który chyba lepiej mówił po francusku niż po polsku. I on ciągle mówił, nie róbcie z Gombrowicza w ogóle... właśnie jakiegoś antypolaka, bo on pokazuje po prostu, no proszę Państwa, jakby to wziął językoznawca transatlantyk, no to on by nam przeprowadził, jak on był niezwykle zadomowiony w polszczyźnie. Przecież tam jest cały czas do paska, do kto, antypolak, który nienawidzi literatury polskiej? Nie, on był znakomicie oczytany. Czyli to jest wszystko mentalna prowokacja, z której my nie umiemy ciągle sobie... Bo ja rozumiem prowokacyjne pytania pana do nas, że to jest jakieś przekroczenie i no właśnie, Amerykanie zawsze, prawda, jak mają te filmy o Wietnamie, na końcu jest, prawda, zawsze, że ta wielka Ameryka. Może my tego nie umiemy jakoś. Nie umiemy, żeby pokazywać tego Gombrowicza, ale na końcu pokazywać, no jednak jesteśmy z jakąś wspólnotą, prawda, wspólnotą. Ale to, że Polakiem obrzydło mi czasem być, to jest bardzo częsty mój stan. Nie wiem, muszę Państwa zapytać, czy zacząć odpowiadać poważnie, niewygoda być Polakiem, czy powiedzieć pewien dowcip o Błońskim. Kiedy Janusz odwołuje się na Błońskiego, to Jan Błoński przez wiele lat, w latach 60. był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie we Francji w Clermont-Ferrand. I po 20 latach, właśnie w latach 80. przyjechali wybitni poloniści francuscy do Krakowa. Wychowankowie Błońskiego w sensie języka polskiego. Byłem świadkiem tej sceny,
kiedy oni zabierają głos, biorą udział w jakiejś debacie i oczywiście mówią świetnie po polsku, tylko oni wszyscy seplenią. I wtedy ktoś z krakowskich uczniów Błońskiego mówi, słuchajcie, oni seplenienie Błońskiego wzięli za polski akcent. To jest ten dowcip. A teraz pan użył słowa, że chce nas dziobnąć. Nie wygoda bycia Polakiem. Myślę, że pan, panie Jerzy, chyba nawet nie zdaje sobie sprawy, jak to był mój problem. Ja mam 26 lat. I w roku 1990 wyjeżdżam do Czechosłowacji jako pierwszy polski ksiądz. I wyjeżdżając tam, prawdopodobnie miałem wpisane w głowie, ale też i w swój życiorys, że możliwe, że ja nigdy więcej do Polski nie wrócę. Chociaż Czesi są tylko naszymi sąsiadami. I to naprawdę było dla mnie pytanie wtedy, co to znaczy być Polakiem. Pamiętam takie sytuacje, że przyjeżdżam do Wrocławia na jeden dzień, jestem dosyć zmęczony i na ulicy dziwię się, że ludzie mówią po polsku. Funkcjonują cały czas w obcym języku. Nagle jestem też z kimś z Czechów, rozmawiam po czesku i nagle mówię, ktoś mówi po polsku i uświadamia, że jestem we Wrocławiu, a nie w Hradec Kralove. To jest pierwsza rzecz, czyli kwestia języka, to co Janusz powiedział. A potem, mieszkając na co dzień z Czechami, to jednak cały czas, chcąc wchodzić w patrzenie, myślenie, kulturę, historię, no jednak inną niż Polska, ja widziałem ten cały bagaż mojego wychowania, mojej jakiejś wrażliwości i uczenia się, żeby być dla tych innych ludzi jednak tak jak oni, a nie z moją polskością, która może być obciążeniem. To jedna rzecz. A drugie, przeniosę to na zupełnie inną płaszczyznę. Ja czasami patrząc, ja zresztą o tym piszę czasami dosyć ostro w różnych polemicznych tekstach i użyję tego słowa, które dzisiaj niektórzy wyszydzają. Ja czasami się wstydzę, że jestem Polakiem. Wstydzę się wtedy, kiedy widzę ludzi, którzy tak jak dzisiaj, 11 listopada, odmieniają polskość przez wszystkie możliwe przypadki. Chodzą z biało-czerwonymi flagami. Powołują się, jestem księdzem, dominikaninem, powołują się na katolicyzm, na chrześcijaństwo. Ja w tym widzę hipokryzję. Ja widzę często instrumentalne wykorzystywanie tych wszystkich symboli. I w tym momencie ja się wstydzę. Ja się wstydzę, bo po prostu jest mi po prostu głupio. Bo ja nie znajduję swojej wrażliwości polskiej razem z tymi innymi ludźmi. I nie wiem często, co z tym robić. Ja nie mówię tego abstrakcyjnie. Ja mam takich współbraci w klasztorze. Ja z takich ludzi spotykam jako ksiądz często. I to jest dla mnie bardzo trudny problem. Że to po prostu ta niewygoda bycia Polakiem. Chętnie bym wyjechał. Ale ja już nie mam 26 lat. Mam dużo więcej. I w tym sensie jest to takie pytanie, które no właśnie dzisiaj zadawane, za 3 dni już może nie będzie aż tak aktualne, bo przyjdą następne problemy. Ale to jest jakieś określanie tożsamości. Ja to mówię dlatego, że ja to u Gombrowicza w jego literaturze znajduję. On oczywiście nie mógł wrócić do Polski. Dzisiaj Europa, świat jest otwarta, możemy mieszkać w różnych miejscach, możemy tu wracać, tak? Ale on nie mógł wrócić. Jakby wrócił, państwo pamiętają, tylko się zbliżył do Berlina. Znaczy zamieszkał w Berlinie, tylko się zbliżył do Polski. Jakie prowokacje służby bezpieczeństwa miały miejsce? Tam jeszcze zresztą taki jest fantastyczny fragment w dzienniku, jak on jest w Berlinie na tym stypendium. I on ma taki fragment, taki zupełnie sensualny, że poczuł zapach. Ale jak to komentuje, że poczuł zapach i to jest śmierć. Tak, to jest śmierć, takie przeczucie śmierci. Ale też jest niesamowite właśnie, że to takie, i tutaj możemy dalej iść tą metaforą, że co Polska zabija też? Znaczy u niego to się tłumaczy tym, że on po prostu ma poczucie domknięcia się, że jest taka kompozycja klamrowa, że stąd wyjechał i tu wraca,
wyjechał, żeby zacząć żyć, wraca, żeby skończyć żyć. To ma taki charakter. Ja pozwolę sobie, żeby opłacić troszkę to sprowokowanie panów. Ja też nie bez powodu o to zapytałem, ponieważ pamiętam dobrze doświadczenie, które mi skądinąd Gombrowicz objaśnił esejem o Sienkiewiczu, kiedy na początku lat 90. wyjeżdżałem, po raz pierwszy wyjechałem w 89 roku, jak to się wtedy ładnie mówiło, na zachód. I złapałem się na tym, że jak szliśmy z moją wczesną żoną ulicami Paryża i strzeliśmy polską mowę, to przechodziliśmy na francuski. Ponieważ ja po powrocie uświadomiłem sobie, że to jest właśnie to, przepraszam, o czym w eseju Sienkiewiczu jest mowa, że Polak nie podoba się drugiemu Polakowi, że to jest problem. I z dużą ulgą odkryłem ze 20 lat później, że to odpuściło, kiedy byłem w Budapeszcie i spontanicznie, nie myśląc ani o swoich doświadczeniach paryskich, ani o Gombrowiczu, dowiedziałem się, że jest msza polska w jakimś takim kościele na przedmieściu Budapesztu i tam pojechałem, no bo tam po polsku było i byli fajni ludzie z Polski i było fajnie porozmawiać. To był jakiś 2007 rok chyba. Wtedy miałem poczucie, że wreszcie zaczęliśmy się sobie podobać i że coś zostało rozwiązane realnie. Takie miałem wrażenie. Teraz moje odczucia są dość podobne, może nie aż tak minorowe, bo ja się zawziąłem, że ja właśnie nie będą mi ci, co machają tymi flagami i powołują się na katolicyzm, a mi się też zdaje, że są hipokrytami, nie będą mi mówili, gdzie mam mieszkać. Ja nie mam może minorowych, ale uważam, że... Nie, ja się zawściekłem po prostu, tak, a nie uważam, smutnieje. Że polskość, i tutaj powołam się, często się powołuję na ten fragment z książki Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość, gdzie papież mówi, że polskość to pluralizm i różnorodność, a nie ciasnota i zamknięcie. I wtedy mówi papież, że niestety ten jagielloński wymiar polskości niestety dzisiaj nie jest już obecny. Ale przypomnij, że mnie się wydaje, że tutaj trzeba chyba zrewidować ten jagiellońskość. Naprawdę, to od przed chwilą czytałem to. Dopóki tego nie zrobimy, to naprawdę będziemy tkwili trochę w poczuciu, że ci Jagiellonowie byli strasznie otwarci, ale myśmy byli z pozycji hegemona. Tutaj mamy dzisiejsze takie refleksje i Sowy, i nawet jak będziemy się z nimi kłócić, to musimy to co ciągle, to jest taki trochę wytrych taki dzisiejszy, że powołujemy się na Jagiellonów. Ostrożnie, wolałbym ostrożnie, że naprawdę byliśmy wtedy zacofani, mieliśmy tą siłę tych folwarków ogromnych, po prostu to naprawdę nie, to z europejskiego, myśmy byli odcięci naprawdę od myśli europejskiej. I to mnie się wydaje, że tutaj bym się bardzo, kurczę, bardzo, bardzo bał. Tylko myślę, że my, Janusz, będziemy przez jak gdyby Polskę Jagiellonów kładli trochę inaczej akcent, bo ja temu, co mówisz, nie będę zaprzeczał, ale będę chciał pokazywać jednak różnicę między pojęciem Jagiellonowie a Piastowie. No tak, ale to łatwe czasach, jest dość. Ale to jest dzisiaj dosyć ważne, dlatego że po 1945 roku, i to jest to doświadczenie, którego Gombrowicza minęło. Doświadczenie, które znał tylko z zewnątrz, że Polska po 1945 roku była i jest taką Polską, jakiej nigdy wcześniej nie było. To w tym sensie jest mowa o Jagiellonach. Po Holokauście, po przesunięciu granic, czyli nie ma obywateli Rzeczpospolitej innych prawie niż rdzenni Polacy, to w tym sensie odwoływanie się do Jagiellonów, że Rzeczpospolita była zupełnie inna niż to, co nam zafundowano w wyniku wojny i porozumienia w Jałcie i w Poczdamie, że zostaliśmy sami po prostu. Bez tak, ale tutaj to kłania się trochę też Miłosz, wiesz, wypisy z między wojnia. Zresztą bardzo źle też książka przeczytana, słabo. On zresztą, żeby pokazać, że to nie taki jak rezerwuar był wolności dwudziestoletniej, tylko że to był też okrutny kraj. Ja bym tutaj po prostu jednak próbował też jakby też tak rewidować te rzeczy, że i Jan Paweł, ja wiem, że jest dla nas wielkim, ale dopóki będziemy umieli też, odważyli się z Janem Pawłem rozmawiać i krytykować go, to też się jakieś nastąpi wyzwolenie w nas. Ja tylko pozwolę sobie dorzucić, że ja rozumiem wzmianki o Polsce Jagiellońskiej w taki sposób, mówiąc najkrócej, jako pewien
oczywiście pewien symbol rzeczywistości, w której jest możliwa formuła na przykład genterutenus natione polonus, bo to przecież właśnie w epoce późnych Jagiellonów pada to sformułowanie, tak? Czyli pochodzenia rusińskiego narodowości polskiej, tam jeszcze jest, że o korzeniach żydowskich, to jest formuła zresztą w Lublinie użyta i to było możliwe wtedy. Tak? Znaczy to... Ja mam taki, już tylko na chwilę tylko powiem. Nie popuści pan tego, tak Jagiellonów. Ciągle często Litwinów goszczę. Litewski teatr miał w ogóle fantastyczny moment Nekrosiusa. I nie mogłem ich spytać o Unię Polsko-Litewską. Naprawdę. Ale Unia Polsko-Litewska właśnie to jest dobra rozmowa, pokazywana w kontekście jakiejkolwiek Unii, a w szczególności Unii Lubelskiej, przepraszam, Unii Europejskiej, to tylko warto pamiętać, bo mi to profesor Kłoczowski powiedział, że większość polskich nieszczęść rozpoczęła się od Unii Polsko-Litewskiej, bo politycznie ten projekt podpisany wystartował i Polska nie była w stanie zagospodarować w sensie nie kolonialnym terenów Rusi, Ukrainy, właśnie Litwy, tylko przeszła w pozycję kolonialną i to doprowadziło, tak uważał profesor Kłoczowski, doprowadziło do tragedii, że Polska przestała istnieć. Nie miała pomysłu na to, ale... Nie wiem, państwo zauważyli, że rozmowa ześliznęła nam się, co bardzo moim zdaniem symptomatyczne, na historię Polski. To wobec tego zapytam, czy hasło, które jest w tej triadzie tytułowej naszego spotkania, czyli synczyzna, nie każe właśnie porzucić tej tematyki. Znaczy, czy to czasem nie jest tak, że syntyzna ma być konsekwentnie tym zrewidowanym patriotyzmem, tą zrewidowaną polskością, która zaczyna się dzisiaj? Znaczy każdego dnia dzisiaj. No właśnie, ja myślę, że jako Gombrowicz, jako dobrze oczytany filozof, myślę, że tu jakieś takie echa freudowskie o zabiciu ojca, i jakieś gdzieś, ale mnie się wydaje, że coś jest, no to znaczy na rzeczy, że na cóż ci, nie lepiej to ci z synem i ja pozwolę sobie takie, że taką prowokację też, że dzisiaj rano zastanawiałem się nad naszą tematem i napisałem SMS-a do Janusza Palikota, który tutaj akurat państwo go znacie jako polityka, ale on był też szefem Roku Gombrowiczowskiego i bardzo dużo zrobił dla tego Roku Gombrowiczowskiego. I napisałem mu tak, słuchaj, czy Biedroń to jest Gonzalo? A on mi krótko napisał tak. Oczywiście to jest zabawa pewna, prawda? I bo jak pamiętacie państwo w Transatlantyku, Gonzalo był bardzo bogaty, zapraszał do pałacu, miał piękną bibliotekę, zresztą pyszny fragment jest o bibliotece Gonzalo, który najmuje czytelników, żeby czytali, bo nieczytane rzeczy marnieją. A z drugiej strony jeszcze miał niesamowite zbiory, ale musiał tym zbiorom klatki porobić, bo by się pozagryzały. To fantastyczny w ogóle tekst Gombrowicza na ten temat. Może dzisiejsze pałace noworyszowskie też powinny mieć klatki, bo się tam pozagryzały różne rzeczy estetycznie. Ale mnie się wydaje, że to jest szalenie właśnie dzisiaj ta synczyzna gombrowiczowska, ciągle to pojęcie szalenie ważne dzisiaj, prawda? Bo ja chylę głowę, znałem profesora Kłoczowskiego, wychowany jestem na Giedroyciu, na kulturze paryskiej, którą brałem właśnie od profesora Kłoczowskiego, bo tam była zawsze nowe numery. Ale właśnie my musimy się też odważyć, żeby rozmawiać o tym, żeby rozmawiać. Ciągle mnie irytuje na przykład koncepcja państwa buforowego, mówiąc o Ukrainie, trochę to... Ale to są takie moje przytyczki, które wydaje mi się, że musimy mieć odwagę rozmawiać z pewnymi też pomnikami. Pomnikami mówię tu w cudzysłowie, czyli jakby, że czy to jest dzisiaj jeszcze ważne. Oczywiście rozmawiać, no jak to mówiła Dąbrowska, sine ira ad studia, czyli bez gniewu i stronniczości i że z jakimś wyczuciem. Ale mnie się wydaje, że to, że właściwie
moje pokolenie, moje środowisko przyjmowało lekcję Gombrowicza, mam ciągle w sobie to może czasem bezczelną odwagę przyglądania się autorytetom. Przyglądania się autorytetom i przyglądania się temu, że po prostu, że a może by jednak inaczej, a może... pamiętacie, taka jest, zresztą pyszny jest ten dramat Historia odkryty tuż po wojnie, po śmierci. I tam jest fragment, kiedy Gombrowicz oczywiście tam przechodzi, zdaje maturę, prawda, a wziąć za mordę potrafisz. Tam on jest na komisji wojskowej. I potem on ma spotkanie z Piłsudskim, prawda, fantastyczny. I on do dzisiaj to no, nasz architekt wolności i on mówi, rozluźnij się, Witold do niego mówi, zdejm buty. I on każe mu zdjąć buty w rozmowie, a może byś palcem nogi dotknął się do głowy. Czyli i naraz jest rozmowa Witolda z Piłsudskim, czyli z naszą tradycją. I teraz można by sobie powiedzieć, no idiotyczny dowcip, prawda? Ale Gombrowicz na tyle miał jakby w sobie powagę, że próbuje siebie wyobrazić w dialogu z naczelnikiem. I on mówi, rozluźnij formę. Mówi Józiek do niego. Czyli tu już mamy jeszcze... I tu dochodzimy do jeszcze czegoś, czego nie poruszyliśmy, a mam nadzieję, że jeszcze zdążymy poruszyć, do śmiechu Gombrowicza. Transatlantyk kończy się po prostu niezwykłą ferią śmiechu. Ale do takiego śmiechu absolutnie, jakbyśmy powiedzieli, narkotycznego po prostu. I on też tego uczył, że jak już się podyskutujemy, jak już się złapiemy za łby, ten pyckal z tym, to się śmiejmy. I moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że gdyby coś takiego po gombrowiczowsku marsz, to oni się powinni wszyscy śmiać i upaść ze śmiechu na tym defiladzie. Żeby, to byłoby gombrowiczowskie, żeby po prostu naraz Duda się zaśmiał na śmierć po prostu, ale i kodziarze też, ale i kodziarze. I to byłby koniec transatlantyku. I czego bym życzył swojemu krajowi i swojemu, żebyśmy się zaczęli śmiać z tego. Kiedy tutaj w tym temacie głównym ta opozycja ojczyzna, synczyzna się pojawia, to ja sobie uświadomiłem jeszcze inne porównanie Gombrowicza z kimś innym, to znaczy z Andrzejem Bobkowskim, polskim pisarzem, którego wojna została we Francji i który potem z Francji emigrował do Gwatemali, zostawił Europę. I dlaczego to porównanie jest dla mnie ważne? Bo wydaje mi się, że jeden ucieka od Europy i od Polski, bo widzi, że te wartości, w których był wychowany, po prostu wojna rozbiła i zdruzgotała, a Gombrowicz nie uciekł. On został wrzucony w Argentynę. On został wrzucony w Argentynę i tak jak mnie się wydaje, że Bobkowski sobie z tym wszystkim, bo ojczyzna rozumiana jako coś, z czym się wyjechało, sobie nie poradził trochę, tak właśnie Gombrowicz, mówiąc takim językiem, odbijając się od tego wszystkiego, był w stanie to, co Janusz mówisz. To znaczy, jak gdyby zobaczyć, że przyszłość jest zupełnie gdzieś indziej. I ten śmiech, ta groteska, ta błazenada, to jest, no sam dobrze wiesz, forma, ale forma po to, żeby jednak coś zaprezentować. Czy możemy króciutko zrobić sobie tylko taką symulację? Janusz, czy Gombrowicz byłby Gombrowiczem, gdyby został w Polsce? Nie wiem, bo przede wszystkim były też pytania, że poszedłby na współpracę z władzą na przykład, bo dla spokoju swojego. On był po prostu, to też i to, ale lepiej taki nie mróbmy, bo wiecie, to stare powiedzenie, że człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach i lepiej go nie sprawdzać, nie? Bo nie wiemy, jakbyśmy się, a jeszcze jeżeli mamy doświadczenie Holokaustu, w naszym doświadczeniu, to wydaje mi się, że w ogóle to jest bardzo niebezpieczne, żeby stawiać ludzi. Gombrowicz mi się wydaje, że on przewidywał swój los, że właśnie nie, jak od tego pan Jerzy zaczął, że wysiadam i nie wracam, to jakby wiedział, że w tej rzeczywistości ta rzeczywistość mogłaby go zgnieść, mogłaby go
doszczętnie zniszczyć po prostu, nie wiem, w alkoholizm, jak Andrzejewski czy ktoś inny, że po prostu, że on by nie uniósł na tyle, żeby nie umiał tej gry prowadzić z komuną, którą inni, którzy potrafili. Dlatego w dziennikach jest takie bardzo ciekawe, to przecież znamy, zestawienie ze Zniewolonym umysłem Miłosza. Kiedy Miłosz omawia tych czterech pisarzy i jak gdyby no właśnie ich zmagania albo ich klęska z tym światem, czyli z marksizmem. Tak? I Gombrowicz w tym momencie wyraźnie jest tym poruszony. Jest wyraźnie tym poruszony, ale z Miłoszem się nie zgadza. Uważa, że nie to jest osią, jak gdyby osią napięcia. Z drugiej strony, tylko powiem, jest jeszcze takiego, pamiętam, że to nas wkurzało strasznie, jako teatr, który robiliśmy polityczny. To jest zdanie Gombrowicza też, że jedno zdanie Prusta jest ważniejsze w walce z komunizmem niż te wszystkie płomienne rzeczy, czyli po prostu jakieś poczucie innej estetyki, że piękno potrafi też po prostu walczyć, tak mi się wydaje. Nawiasem mówiąc, w dzienniku, kiedy on dociera do Berlina, jest taki moment, w którym on zastanawia się, czy jednak po prostu nie wrócić do kraju, zwłaszcza, że to był ten okres, kiedy wracali Kuncewiczowa, Parnicki, to był Wańkowicz chyba parę lat wcześniej, znaczy to była cała fala tych późnych powrotów powojennych i gdyby nie akcja pani Swinarskiej, to kto wie. Ale skoro sędczyzna, a nie ojczyzna, to wśród tych ojców, których trzeba zabić, być może i sam Gombrowicz. I stąd kolejny cytat z dziennika, który jest bardzo efektowny, ale przyznam, że ośmielę się jednak zapytać, czy tutaj, aby na pewno mistrz Gombrowicz nie przerzucił. Nie, nawet nie, że przesadził, tylko nie przerzucił. Czytam tak. Cóż ma wspólnego z Chopinem pani Kowalska? Czy dlatego, że Chopin napisał ballady, wzrasta choćby o szczyptę ciężar gatunkowy pana Powalskiego? Czy bitwa pod Wiedniem może przysporzyć chociażby łód chwały panu Ziębickiemu z Radomia? Nie, nie jesteśmy bezpośrednimi spadkobiercami ani wielkości przeszłej, ani małości, ani rozumu, ani głupoty, ani cnoty, ani grzechu. I każdy za siebie tylko jest odpowiedzialny, każdy jest sobą. Jak ktoś się pompuje samopoczucie Chopinem i bitwą pod Wiedniem, dzisiaj to ja też odczuwam pewien niepokój. Natomiast zastanawiam się, czy ten fragment nie sugeruje, ta wzmianka o tym, że nie jesteśmy spadkobiercami ani wielkości, ani małości, ani cnoty, ani grzechu, nie sugeruje czegoś, co przecież jest nieprawdą, że jest bez znaczenia w obrębie jakiej kultury doszło do naszej socjalizacji. Ja tu odpowiem, może Tomek mnie zaatakuje. Ja powiem w duchu gombrowiczowskim na temat Jana Pawła. Wszystkim katolikom wydawało się, że po prostu jesteśmy lepsi, bo Jan Paweł. Bo Jan Paweł zna 7 języków, bo Jan Paweł jest wykształcony filozoficzny i że to wszystko i jesteśmy fajni. Myśmy go wydali, oczywiście. No właśnie. I to jest, i mnie się wydaje, że o tym mówi Gombrowicz. A to się okazało, że nie wiem, być może, że wybór Jana Pawła to był największy cios w katolicyzm polski. Bo on zatrzymał, bo nam się wydawało, że po prostu, no jeżeli wydał, takiego mamy człowieka, to ten katolicyzm polski jest wspaniały. No wiemy, jaki jest też po prostu i wiemy, że jak to było. I mnie się wydaje, że tutaj on mówi, Gombrowicz miał zawsze jakiś strasznie bardzo taką personalistyczną wizję świata, bergsonowską, że po prostu człowiek musi się kształcić. Człowiek się musi kształcić i to, że Chopin był wielki, to dla mnie nic nie znaczy. Naprawdę. Ja się tutaj absolutnie zgadzam z nim. Absolutnie zgadzam z nim, że po prostu, ale też i odwrotnie, bo gdybyśmy mieli złe przykłady, prawda, no, że co, no, każdy Polak to złodziej, prawda, odwrotnie, prawda, że po prostu, no to też się nie zgadzamy, też protestujemy, prawda, że jesteśmy jednak, przepraszam, nie możemy za całość brać odpowiedzialności. Ale jednak ten wstyd jest, to przed chwilą przecież padło. Ale tak, wstyd jest, tak. Wstyd w ogóle taka kategoria, ja pamiętam taki wywiad z Konwickim, taki fantastyczny, jak to, on już bardzo niewiele mówił, i tam pyta go, już nie pamiętam kto, ale to było w telewizji, i ona go pyta o jakieś sukcesy, a on mi, że panią nie odpowiem, bo się wstydzę. I to było tak niesamowite, że ktoś potrafi tak powiedzieć, prawda? Że ja się wstydzę mówić o sobie.
Janusz myśli, że mnie zaczepi Janem Pawłem II, ale ja myślę, że to jest odpowiedź tylko, że to jest tylko odpowiedź na minutę. Po pierwsze, mnie się nic nie wydawało. To jest pierwsza odpowiedź. Druga, ja się oczywiście nie zgadzam z tym, że wybór Jana Pawła II był ciosem w katolicyzm polski. Oczywiście, dlatego mówię takie lekkie zaczepienie. Dlaczego? Dlatego, że mówiąc już w takim dużym kwantyfikatorze, katolicyzm polski do dzisiaj Jana Pawła II nie rozumie. I o tym, że nie rozumie, to ja przyniosłem książkę ze sobą, akurat bliską panu Jerzemu w sensie Biblioteki Więzi. Dosłownie za 3 dni będzie promocja w Lublinie, Kruche dziedzictwo Jana Pawła II od nowa ksiądz Alfred Wierzbicki. To jest książka bardzo krytyczna, nie w stosunku do Jana Pawła II, tylko w stosunku właśnie do tego, o czym ty mówisz, to znaczy do tego odbioru Jana Pawła II przez ludzi, którzy w ogóle go nigdy nie zrozumieli. Tu jest jeden z tekstów dotyczący Gombrowicza. My nie wiemy, czy Wojtyła czytał Gombrowicza. Mi się wydaje, że nie czytał, ale miał fantastyczne wykłady filozoficzne przez Michalskiego organizowane, prawda? I to było. Ale wiesz co, mnie tylko tyle o to chodzi, że o pewne utożsamienie, czyli pozycji jakiejś intelektualnej, ale z drugiej strony, wiesz, no czeka nas jeszcze cały czas o zadawania pytań, że tak powiem, Janowi Pawłowi, to mówię to metaforycznie, o rzeczy najważniejsze katolicyzmu, o pedofilię, o to, dlaczego trzymał różnych rzeczy. Także wątek Jana Pawła ciągle czeka na zbadanie, też naprawdę bardzo otwarte. I to naprawdę nic nie znaczy, że możemy tą wielkość zburzyć. Nie, absolutnie, tylko musimy mieć odwagę stawiania każdego pytania. Mimo tych pomników, zresztą ohydnych zrobionych, bo Polska potrafi robić straszne pomniki i one nic nie znaczą. Ostatnio nie Janowi Pawłowi. No właśnie, nie Janowi Pawłowi, ale... Ale Polska potrafi robić pomniki nie tylko z marmuru czy brązu. I tu wracamy do Gombrowicza, który te pomniki wysadzał po prostu w powietrze. Mamy też ciągle, pamiętacie, myśl gombrowiczowską, o katolicyzm, o pytanie o to, czy to nie było hamujące, no po prostu ten ksiądz proboszcz ciągle w bryczce jest. I teraz, i oczywiście ja jestem daleki też, proszę Państwa, od jakiegokolwiek sądzenia, że rozumiem też, że to ma też wymiar. Ja sam, że tak powiem, w stanie wojennym miałem grać na żytniej, ale zamknęli aktorów. Także ja myślę, że to nie są łatwe, ale właśnie ta lekcja z Gombrowicza jest taka, żeby zadawać pytania. Czyli wracamy do tego, co było na początku, o krytycznym myśleniu. Ja tylko powiedziałem, że w tym temacie minuta, to jeszcze tylko puenta. Proszę Państwa, Janusz Opryński może dzisiaj publicznie mówić takie rzeczy, jak mówi w tej chwili, stawiając pytania. I chciałbym to skomentować, że jesteśmy jako społeczeństwo, ale powiem też jako chrześcijanie i Kościół rzymskokatolicki, zupełnie w innym miejscu, że o takich kwestiach jak stawianie pytań papieżowi możemy po prostu funkcjonować. I żeby zakończyć puentą śmieszną, dominikanin, przepiękna postać, ojciec Aleksander Hauke-Ligowski, który brał udział w słynnej głodówce w obronie KOR-u w kościele świętego Marcina, zajmował się Rosją, więc jeździł, czy właściwie, przepraszam, Związkiem Radzieckim, więc jeździł też do Lwowa, dawny klasztor dominikanów, Muzeum Ateizmu i Religii w latach 80. On przychodzi, mówi świetnie po rosyjsku, kupuje bilet za 10 kopiejek, przychodzi tam drugi raz, trzeci i się okazuje, że wystawa dotycząca inkwizycji znajdująca się w podziemiach jest zamknięta. On się wtedy denerwuje, że chce obejrzeć całą wystawę i to jest ta puenta odnośnie tego, co Janusz mówił. Ta pani mu spokojnie odpowiada, siewodnia inkwizycja nie rabotaje. I to jest śmieszne, ale to jest dosyć ważne, że patrząc na
na papieża Franciszka, jak tu już tak zaczęliśmy o autorytetach, że w Polsce mogą być dzisiaj ludzie, którzy będą się przyznawali do katolicyzmu i którzy oczywiście mają pełne prawo stawiania pytań, ale będą po prostu stawiali tezę, jak na przykład Tomasz Terlikowski, czy on w ogóle jest papieżem. Jemu się nic nie dzieje. I myślę, że tu wracam, że rozmowa o Janie Pawle II jest rozmową otwartą ciągle. No tak, myślę, że ona będzie. Ale to też bądźmy już konsekwentni. Jeżeli mówimy, że musimy, że cenne jest dla tożsamości naszej obalania autorytetów, to nie możemy oburzać się, że Terlikowski obala taki autorytet, który akurat byśmy chcieli go. Wróćmy, ponieważ w tej triadzie tytułowej, przypominam, zaczęliśmy od synczyzny, była na końcu, po drodze jest honor. Jak czytam wracające u Gombrowicza... Wcześniejszy Bóg właśnie. A właśnie do Boga, to Bóg na końcu. Jak czytam wracające u Gombrowicza określenie kurczowy patriotyzm, to zastanawiam się, czy tak ważny w polskiej tradycji honor nie oznacza właśnie swego rodzaju takiego zacnego i szlachetnego, ale przykurczy. Znaczy, bo honor jest pojęciem, który sprawia, czegoś nie zrobisz. Żeby brutalnie, paskudnie ad personam powiedzieć, nie pójdziesz na dworzec Retiro bez tej drugiej wiadomych celach do toalety tamtejszej. To między innymi mówi honor. Ja, jeśli mogę, bo dosyć krótko odpowiem, ja mam też inną perspektywę patrzenia na tą triadę, ale też i na polskość. Właśnie tą, że mieszkałem lata w Czechach i Czechami się zajmuję. W tym samym czasie, kiedy Polska odzyskuje niepodległość w 1918 roku, Czechosłowacja powstaje. I tamtejszy prezydent, który ten kraj buduje, Tomasz Garryk Masaryk, wprowadził inną triadę, która jest mi bardzo bliska i przez nią staram się spojrzeć na Polskę. On mówił, nie bać się, nie kraść, nie kłamać. I to nie bać się to mi bardzo pasuje do Gombrowicza, bo nie bać się to znaczy mieć odwagę spojrzenia, no właśnie, nie chodzi nawet, że krytycznego, ale nowego, innego, które może mieć charakter twórczy, zarówno w dziedzinie nie tylko kultury i literatury, ale w ogóle w patrzenia na drugiego człowieka. I ja to często Polakom powtarzam. Nie bać się, nie kraść. Nie. Ale ja myślę, że tutaj pan Jerzy zadał takie pytanie, to prowokacyjne. Tu chodzi o Retiro, czyli o gejowski plac po prostu. To był przykład. To był przykład, ale właśnie. Przy całej tej mądrości Gombrowicza mamy postać Gombrowicza, oczytanego filozofa, ale wiemy też, że on ma doświadczenie, dość takie doświadczenie kloaczne czasem, gejowskie. I to o tym też musimy pamiętać, że on schodzi w te, to co zawsze u Gombrowicza było wielkie, mieszanie niskiego z wysokim. On ma doświadczenie po prostu to takiego niskości takiej ludzkiej, prawda? Czyli to jest, słuchajcie, jakiś jednak jego rys. No, w tamtym okresie pamiętajmy, że no, gejostwo było absolutnie... No, Zgoda. Panie Andrzu, tylko poczułem się przez chwilę jak bohater takiego słynnego, znakomitego sketchu kabaretowego przedwojennego Sęk. I ci geje, w tym moim pytaniu to ten Sęk. Ja cofam ten Sęk. Honor. No dobrze, ale to... Też co robimy z honorem, tylko, który oznacza narzucanie sobie pewnej formy? No ale to w honorze to jest odpowiedź w transatlantyku. No to kawalerów Ostrogi, przepraszam, kiedy oni tam go wchodzą i toż to Polakiem bym nie mogę być. No przecież tam jest też jakby próba podważenia tego naszego honorowego, myślę, ten pojedynek jest tam zrobiony, gdzie nie ma nabojów. No, tutaj Gombrowicz jednak kpi sobie z tego wszystkiego i ja myślę, że oczywiście on nie zniszczy, nie zniszczy w nas po prostu tego sztandaru honoru, ale on próbuje po prostu nam pokazać też, że w imię tego honoru można też po prostu być śmieszną postacią i tak naprawdę nie do końca. Ja już nie chcę dalej iść w tych swoich jakby refleksjach, czy nie jesteśmy zakładnikami też rzeczy. No przecież tu nie chcę mówić o powstaniu warszawskim i o tym,
kiedy po prostu, i to najlepiej chyba Mleczko narysował, kiedy tata z synkiem wychodzi i synek mówi: tatusiu, ja też chcę umrzeć w Powstaniu Warszawskim. I mnie się wydaje, że oczywiście jest jakiś rodzaj balansu między tym wszystkim, ale ja się boję w ogóle ludzi, którzy mi się powołują na honor, na wszystko, dlatego że doświadczenie dwóch wieków ostatnich, a szczególnie tego wieku, tego XX, no mówi, że to wszystko legło w gruzach w momentach, kiedy nie wiemy. Moja przyjaciółka w Londynie mówi, że Polacy dostawali wyrok kary śmierci za handlowanie rąbanką i za pomoc Żydom, a jednak handlowali rąbanką. I teraz idzie honor. I mnie się wydaje, że XX wiek, historia pokazała nam fiasko tego w ogóle, słuchajcie, bo co, tego pojęcia po prostu XIX-wiecznego, bo człowiek został postawiony w takich sytuacjach, gdzie po prostu, no wiecie, no jest po prostu, była gra o człowieczeństwo. I oby nikt z nas nie był w takich sytuacjach postawiony, bo nie wiemy. Dla mnie jest ciekawe, jak Janusz, pokazujesz ten wymiar gejowski, homoseksualizmu, mówiąc o tej kloace i o tych doświadczeniu i zarazem o sprawach wielkich. Ja myślę, że my jesteśmy, szczególnie w tej części Europy, ale nie tylko, trochę niewolnikami jeszcze ciągle psychoanalizy. To znaczy spojrzenia na relacje płciowe poprzez Zygmunta Freuda. Jak będą Państwo kiedyś jechali z Cieszyna do Brna samochodem, bardzo blisko polskiej granicy urodził się Zygmunt Freud. To jest takie malutkie miasteczko na Morawach, które się nazywa Przybor. Przybor po czesku to są sztućce, albo na sztućce. I tam jest muzeum Freuda. Trochę podobne do tego muzeum, tylko dużo mniejsze. I przed tym muzeum, tak a propos pomników właśnie, bo Czesi to potrafią, jest pomnik Freuda. Zagadka. Kto z Państwa zgadnie, jak wygląda? Kozetka. Kozetka. Po prostu z brązu łóżko. Kozetka. Bo to jest ten sposób myślenia, nie... Rozumiesz, nie? I wracam, ale wracam, bo to mi jest potrzebne po to, żeby pokazać, że my często, i ja się cieszę, że historycy literatury i krytycy literaccy, odczytując Gombrowicza, nie poszli ścieżką psychoanalizy. Mhm. Że tego po prostu nie ma. Że tam jest jednak zupełnie inne podchodzenie. Ja tu się nie zgadzam z tobą, bo to jednak jest szalenie ważne i po prostu i odnowione dzisiaj, i to o tym mówimy, no, o wyparciach wszystkich, to weszło do języka i ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tą ścieżką iść, dlatego że ona też, wiesz co, odkłamuje naszą kulturę. Odkłamują naszą kulturę, że potrafimy rozmawiać i musimy się zmierzyć. Ja mam takie ulubione, ciągle powtarzam to, ulubione swoje po prostu zdanie Dymitra z braci Karamazow, i jak on mi: człowiek jest szeroki, nazbyt szeroki, ja bym go zwęził. I ja myślę, że nie, właśnie, że ścieżka freudowska, ale potem i jest szalenie ciekawa po prostu, szalenie ciekawa, dlatego że to pokazuje nasze uwikłanie i to z pomnika ściąga po prostu. Przy całym oczywiście, że i Freud, i Marx mieli jakieś pewnie całościowe i że to jest holistyczne widzenie, ono jest zakłamane, ale ono dało impuls pokazania, żebyśmy zaglądali. Przecież cały Gombrowicz, przepraszam, jest też z podglądania. Tutaj jak wchodzimy tutaj do pana dyrektora takimi schodami, to przecież to mogło się tu opowiadanie na kuchennych schodach, prawda, rozgrywać. On uwielbiał służbę, prawda, uwielbiał kredensy. To jest ścieżka freudowska. Jako impuls się zgadzam, jako podglądanie się zgadzam, ale myślę, że ja tylko to mówiłem. To nie jest jedyny klucz do zrozumienia. Ale nie, ale ja nie mówię, dlatego też zareagowałem, jak pan Jerzy spytał, że jednak bycie
Wiesz, niebezkarne jest przebywanie w pewnych piekłach ludzkich. I tylko tyle mówię. Ja zresztą, kiedy pan wspomniał o tym rysunku Mleczki, myślałem, że przywoła pan inny rysunek, który ostatnio znowu zobaczyłem w internecie i uważam go za niestety dzisiaj wyjątkowo trafny. Taki jak stoi taka grupa rycerzy krzyżackich zakłopotanych, tam poniżej się kotuje coś i krzyżacy mówią, Polacy chyba zaczęli bez nas. Ja się tylko uchwycę tego słowa, bo myślę, że ono jest bardzo ciekawe, a też pokazuje dla mnie, ja Janusza znam, jak mieszkam w Lublinie 18 lat, pokazuje pewną ciekawą ewolucję. Kiedy używa słowa przebywanie w piekle, to znowu powiem, Janusz Opryński jest człowiekiem, który przemielił teatralnie na nowo Dostojewskiego. I kiedy słyszę o przebywaniu w piekle, to dla mnie to jest nie tylko Gombrowicz, to jest również Dostojewski. Ja akurat chciałem się w pewnym momencie zająć Dostojewskim i się tak zastanawiałem nad Błońskim i Andrzejem Kijowskim, o tym się zajmowałem, a między Dostojewskim, Drawiczem a Ryszardem Przybylskim. I mówię to dlatego, ponieważ tu się zgadzam, to przebywanie w piekle, kiedy nie tylko się spojrzy na Gombrowicza, ale spojrzy się na rosyjską literaturę, a tutaj na Dostojewskiego, to tutaj będzie zgoda moja. Kiedyś uczestniczyłem w takim seminarium, mój nieżyjący przyjaciel, filozof Cezary Wodziński zaprosił mnie na swoją łódkę i on mi właśnie opowiadał o filozofii rosyjskiej i o braciach Karamazow, bo tłumaczył dla mnie. I wtedy zaprosiliśmy też Ritę Gombrowicz na naszą łódkę i Rita Gombrowicz powiedziała właśnie, że wtedy, kiedy poznała Gombrowicza, to Gombrowicz kazał jej jako studentce czytać Dostojewskiego. I to był jego też ulubiony pisarz między innymi. To w takim razie pora na to pierwsze z pojęć, tak, z tej naszej triady. Mnie kiedyś bardzo uderzyła, przepraszam, przenikliwa uwaga Gombrowicza z eseju o Sienkiewiczu. Nie, przepraszam, z tego tomu, gdzie jest, tomu dziennika, którym się kończy o Sienkiewiczu, ale to jest zapis wcześniejszy, zapis dziennikowy, że to jest 50. chyba czwarty rok, kiedy on to pisze, że Bóg stał się pistoletem, z którego pragnie strzelić Marksa. I komentuje, gdybym był Marksem, byłbym dumny. Ale gdybym był Bogiem, czułbym się jako absolut trochę nieswojo. Nie mają panowie wrażenia, że po pół wieku Bóg jest w dalszym ciągu w Polsce pistoletem, tylko lista potencjalnych ofiar się wydłużyła trochę. Teraz ja troszeczkę strzelę. Odwołam się do tej mojej triady Masaryka. Bóg i myślę, że to pierwsze nie bać się. Dzisiaj dosyć często spotykam się z takim pokłosiem po nie najlepszym, a nawet powiem nie najmądrzejszym odczytaniem oświecenia, a jeszcze bardziej Woltera, który wprowadził nieufność. To, że w stosunku do Kościoła, to się zgadzam, ale że wprowadził nieufność, że Bóg jest tym, który chce człowieka zniewolić, może zniszczyć. I to, co się pan pyta odnośnie takie strzelanie, to jest coś, co mnie jako chrześcijanina, używam tego sformułowania żywej wiary, bardzo boli, że moi współwyznawcy, nawet jak to mówi ksiądz Adam Boniecki, nasi koledzy po fachu, strzelają z Pana Boga po prostu do ludzi. No już groteską jest, ja nie wiem, kto z państwa widział w ostatnim czasie, w internecie funkcjonuje taka w tej chwili zdjęcie, jak gdzieś otwiera się strzelnicę. Nie wiem, kto z państwa to widział. No właśnie. Tak, tak. Że to jest właśnie... Dlatego no, dopowiedzmy, bo może nie wszyscy, jest po prostu biało-czerwona szarfa i trzeba ją przeciąć i zamiast przecinać to dwóch duchownych, to chyba jeden z nich jest biskupem, strzelają do tej szarfy. I parę jeszcze innych osób, ale potem pokazują drugie zdjęcie, że nie do szarfy, tylko balonika. I w tym sensie, ale ja bym chciał tylko wrócić do tego, że Boga nie musimy się bać. Nie musimy się bać, ale jest... Dzisiaj cały czas jesteśmy takimi spadkobiercami
takiego pokazania Boga, który jest przeciwko człowiekowi. Tylko tyle. No, tutaj trochę chciałbym być polemiczny, bo no, Boga starotestamentowego to się należy bać, bo był okrutny. I bogowie też bywali okrutni. I ja myślę, że ja wiem, że przez ciebie przemawia Tomaszu miłosierdzie, ale z tym, wiesz, no jest całą, mamy całą, kurczę, tradycję, że spotkanie z Bogiem kończy się wiadomo jak. Nie można mu spojrzeć, bo nie wytrzymujemy spojrzenia. Czyli jednak jest Bóg okrutny też, potrafi być. Ale wracając do Gombrowicza, tam jeszcze był inny cytat, panie Jerzy. Pamiętam też, że nie róbcie ze mnie demona. To niego demona. Tak. Jestem po stronie Boga, prawda? Ale myślę, że ten cytat pana, bo Tomasz troszeczkę tu poszedł jakby w taką inną trochę ścieżkę, on dotyczył w ogóle czasów komunizmu. Tak, komunizmu i to, tak. Że próbujemy jakby to, że komunizm, prawda, no, mówiąc już pewnie w sowieckim wydaniu, antyreligiozny i muzei i tak dalej, że po prostu my, że strzelamy, że obalimy ten komunizm i że tak powiem, za pomocą Boga. I tutaj jakby Gombrowicz, no jako filozof, mówi, że to nie wyjdzie. Ale tak się, zobacz, Tomasz, stało trochę w polskiej rzeczywistości, bo kiedy polska inteligencja, tak już mówiłeś o Hauke Ligowskim, która Kościół zachowywał się rzeczywiście heroicznie i przyjmował pod swoje skrzydła opozycjonistów, tylko potem, wydaje mi się, zapłaciliśmy ogromną cenę za to. Za to cenę, że po prostu jakby Kościół, to, że Kościół jest dzisiaj tak w polityce, myślę, że po prostu zapłaciliśmy za to ogromną cenę, że to ludzi, których uwielbiam, ale oni mają też swój jakby udział, chociażby słynne Adama Michnika powiedzenie, że taki jaki będzie Kościół, taka będzie Polska i całe te wszystkie. Myślę, że tu po prostu jesteśmy współodpowiedzialni, żeśmy nie rozdzielili tych dwóch światów. I tu Gombrowicz znowu jest jakiś niezwykle profetyczny. Tak bym powiedział. Ja akurat tu będę miał inne myślenie od Janusza, ale to jest na inną dyskusję, że jaki będzie Kościół, taka będzie Polska. Ja też tak uważam. Ale do jednej rzeczy bym jako przyczynę pokazał, bo ja ją gdzieś indziej widzę, w tym, co się stało z nami, mówmy w Polsce, po tych czasach właśnie, o których mówisz, takiej symbiozy, że kultura w stanie wojennym, to wszyscy dobrze pamiętamy, Kościół dał tą przestrzeń wolności. Ja myślę, że dla mnie odpowiedzią na to jest to, co powiedział ksiądz Tischner, nieszczęsny dar wolności. My dzisiaj ciągle nie potrafimy, myślę w tej chwili o chrześcijaństwie, o Kościele, ale też i o polskiej inteligencji, nie potrafimy zrozumieć, że ta wolność, która została nam dana, w której jesteśmy, że ona, no, tu Gombrowicz jest dobrym przykładem, tak? Prawie nie ma granicy tej wolności. I musimy to jak gdyby widzieć. Havel mówił o absolutnym horyzoncie. I tu bym dopatrywał się bardziej tej przyczyny tego, jacy jesteśmy, że my sobie nie radzimy z wolnością. Wolnością bardzo szeroko rozumianą. Nie chodzi o polityczną, nie chodzi nawet o społeczną. To chodzi również o to, że mi wszystko wolno. Tylko czy wszystko muszę po prostu robić. Ale to znowu trochę takim, przepraszam za lecisz Dostojewskim trochę, po prostu, że... Właściwie mówisz, mogę tylko powiedzieć, bo zapłać. Ja skończyłem adaptację Biesów, którą będę robił, i tam jest taki pyszny fragment, jak Piotr Wierchowieński mówi, że tam onegdaj pili z oficerami, no i wszystko było fantastycznie, unieważniliśmy Boga, ale naraz kapitan wstaje i mówi tak: no to jak nie ma Boga, to cóż ze mnie za kapitan? A na to Stawrogin mówi,
słuszna konsekwencja. I mnie się wydaje, że tak, to są fantastyczne rozmowy, aczkolwiek wierzgam trochę myślowo przeciwko takiemu, że z jednej strony to jest tak jak u Dostojewskiego, że wiesz, że Iwan, który zadaje mu pytania, a okazuje się, że wcale nie jest człowiekiem, prawda, że pozbawionym wiary, prawda? On nie rozstrzeliwuje Boga. Ale to są te sowie zagadki u Dostojewskiego i to jest, przepraszam. Tylko jedno zdanie, bo tu się powoływałem na profesora Kłoczowskiego, to powołam się na Jana Andrzeja Kłoczowskiego, który był moim profesorem filozofii religii i który zajmował się Dostojewskim. I nam tylko przypominał, ja to też chcę przypomnieć, bo to jest u Dostojewskiego, jeśli Boga nie ma, wszystko jest możliwe. Jeśli wolno, to teraz będzie myk. Proszę posłuchać następującego cytatu. Nasza powierzchowność, nasza lekkość, nasz w gruncie rzeczy nieodpowiedzialny, dziecinny stosunek do życia i do kultury, nasza niewiara w pełną rzeczywistość egzystencji, wynikająca chyba z tego, że nie będąc w pełni Europą, nie jesteśmy Azją, ujawnia się tym gwałtowniej, im bardziej się tego wstydzi. Teraz uwaga. Jeśli nowoczesna myśl polska nie zdobędzie się na należytą przenikliwość, to przerażona tym odkryciem i pragnąc za wszelką cenę upodobnić się do Zachodu lub do Wschodu, pocznie tępić nas te wady i przerabiać naszą naturę, co doprowadzi do jednej więcej groteski. Jeszcze raz zwrócę uwagę na to ostatnie zdanie. Jeśli nowoczesna myśl polska, pragnąc za wszelką cenę upodobnić nas do Zachodu, pocznie tępić w nas nasze wady i przerabiać naszą naturę, to doprowadzi do jednej więcej groteski. Nie mają panowie wrażenia, że to jest uzasadnienie sprzeciwu wobec modernizacji, czyli westernizacji Polski w III RP? Mnie się wydaje, że odpowiem, że Gombrowicz był niezwykle samodzielnym myślicielem i on rzeczywiście, z nim nie jest tak łatwo. Ja pamiętam, to odpowiem, jest taki film, gdzie on rozmawia z Dominikiem Deroux, no i oni go pytają, a co pan sądzi o kuchni francuskiej? On mówi, fatalna. Fatalna, mówi, to w ogóle nie ma żadnych połączeń, mówi, w ogóle to jest fatalna kuchnia. No i wszyscy się pytają, no Witold, co ty zwariowałeś, przecież tak uwielbiasz, przecież tą kuchnię. On mówi, ale banalnie bym odpowiedział, że lubię, prawda? I mnie się wydaje, że on miał swoją obronę przeciwko, powiedzmy sobie, taki, nie wiem, to chyba Krasicki napisał do Świadczyńskiego przypadki, prawda, żona modna. Czyli po prostu jest w Polsce coś takiego, jest jakiś taki rzut, prawda, że to wszystko, co z Zachodu, ma pewną sankcję, prawda, u nas. Ale to wynikało chyba z tego naszego takiego braku formia. No, wszyscy pamiętamy, no, moje pokolenie no, chciało mieć Wranglery, prawda, chciało mieć Lewisy i to wszystko, no bo chcieliśmy się wtedy wyrwać. Prawda? Ale czy Gombrowicz nie sugeruje nam, żeśmy się po 89 przerzucili trochę w tej... Nie, ja myślę, że on nam sugeruje, bo to jest niebezpieczny taki trop, bo to, ja myślę, że on nam sugeruje, że można być szalenie, no jak pamiętam, ja czytałem tego Transatlantyk po raz drugi w Nowym Jorku. Powiedziałem, że już będę to robił i na początku, kurczę, nie mogłem w ogóle przejść przez ten język. I to czytałem jako student, pewnie nic nie zrozumiałem z tego, bo tego tak, ale potem jest, myślę, że nie mogę wejść w ten język. Ale zobaczcie, jeżeli zrobić jeden z najnowocześniejszych tekstów, który jest pisany niełatwą polszczyzną, bo ona ma stylizację, ona ma tam ogromnie... Na XVII wiek, ewidentnie, tak. I przepraszam bardzo, ale z drugiej, to jest Gombrowicz. On potrafi przebrać się w kostium paska, ale mówić normalnie jak Bergson. I to jest po prostu siła. I mnie się wydaje, że on tego od nas żądał. Pamiętacie, że on miał taką wizję, już proszę mi przypomnieć gdzieś, że on idzie w Paryżu w przebraniu szlachcica. I to jest, mówi Dopiero wtedy. Czyli on chciał prowokować, czyli on idzie ten swój kostium za łaby, bierze tego człowieka, którego... No ale pamiętajmy, że on miał fajne otoczenie, bo to byli ci kurczę ludzie, którzy żyli z tych dworków, ale oni mieli jakieś niesamowite połączenie inteligencji, takie jak Kot Jeleński, prawda? I oni byli i Polakami, i kosmopolitami.
Czyli mnie się wydaje, że i to jest jakiś rodzaj, my nie umiemy skorzystać z tego ciągle. Nie umiemy z tego skorzystać z tego typu doświadczenia, po prostu takich ludzi, którzy znakomicie się czuli, tak jak Czapski, prawda, w literaturze rosyjskiej, przecież Czapski, który lepiej mówił po rosyjsku na początku. I to są ludzie, a pełną gębą Europejczycy. I my mamy taki rezerwuar, tylko oczywiście to jest trochę no, nieodgrzebywane. No tak, tylko używając, jak pan mówi o tym, że przebrał się za XVII-wiecznego szlachcica i mówi Bergsonem, to myśmy się przebrali za Lewi-Strossa po 89 i to nie tego od etnografii, tylko od tego od dżinsów. Ja siedzę, mam przed sobą zegarek, więc widzę, że czasu będzie coraz mniej, więc jakby moja wypowiedź coraz krótsza. I patrzę sobie na okładkę książki, którą przywiozłem jako pomoc naukową Jana Błońskiego. Zaraz Państwu pokażę, bo chodzi mi o tytuł. Kiedy tutaj też takim kluczem była ta triada Bóg, honor, ojczyzna. Synczyzna. Przepraszam, synczyzna. Tak, to proszę zobaczyć, że Jan Błoński na początku lat 90. pisząc swoje szkice o Gombrowiczu, nazwał to tylko szkice, bo napisał, że nie ma już siły napisania całej monografii. Nazwał to też triadą. Janusz, forma, śmiech i rzeczy ostateczne. I rzeczy ostateczne. Ja myślę, że to jest klucz. Forma i śmiech to wydaje nam się oczywiste, ale rzeczy ostateczne do Gombrowicza, czyli wracam jak gdyby ciągle do tego momentu takiego byt, niebyt egzystencjalnego. Ale to jest właśnie forma, śmiech, Bóg, honor. Nie chciałbym jak gdyby, bo to jest wszystko nagrywane i nie chciałbym, żeby mnie ktoś potem o herezję jak gdyby posądził, ale w tym myśleniu... Herezja jest ciekawa. No, to ja Tomasz. Wiem, to ja wiem. Namawiamy się na herezję. Nie, nie, to nie chodzi, że herezja, tylko że naprawdę ja to trochę mam też jak gdyby przefiltrowane przez Miłosza, ale powiem to najdelikatniej, że u wielu moich współwyznawców Bóg też jest formą. I to jest dla mnie, to wcale nie jest herezja, bo to można pokazywać dalej, że niestety ten Bóg nie jest tym prawdziwie chrześcijańskim Bogiem, tylko jest tylko pewną formą. Ja ci odpowiem, bo miałem doświadczenie niedawno, bo rok temu pracowałem w Bielsku-Białej, zresztą bardzo pięknej miejscowości i robiłem tam idiotę Dostojewskiego, nazwałem święty idiota dla pamięci od Cezarego Wodzińskiego i miałem tam aktora, takiego Tomka i piąta próba jest, patrzę, Tomek przychodzi i wszystko mówi na pamięć, jak oni mówią na pamkę. Ja mówię, Tomek, co jest? Mówi, bo ja nie jestem katolikiem, ja jestem luteraninem, bo tam jest pomnik Lutra. Ja mówię, tak, cholera, mówię, no to może ja bym się przepisał do was. On tak chodzi. I mówi, tak, wiesz, ale muszę ci coś powiedzieć, co? To był potworny antysemita. Ale to było właśnie piękne. I teraz jeszcze wracając, wiecie, kiedyś pamiętam, prezydent mojego miasta poprosił mnie, żebym coś tam zaapelował do radnych o jakąś zgodę. No, nie udało mi się oczywiście, ale pomyślałem sobie, że to jest sytuacja gombrowiczowska w ogóle, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, i powiedziałem taką historię pewnej garderoby teatralnej. Otóż Apolonia Warlikowskiego grana i tam gra Jacek Poniedziałek i pani Dołkowska. Pani Dołkowska absolutnie wierzy w Smoleńsk, prawda, że to wszystko. I na przykład jak oni grali w Lublinie, to oni do 5 rano kłócili się po prostu, że ty jesteś głupia, ty jesteś głupi, ale potem grają, kochają się. I ja powiedziałem, weźmy przykład z tej garderoby, mówię, że można po prostu żyć razem, prawda, nawet mówiąc tak rzeczy po prostu znaczy skrajne po prostu. I dlatego też namawiam do tego śmiechu i do tego, że po prostu to, i to też uczyłem się od Dostojewskiego też ostatnio, że Dostojewski jak tworzy postacie, wiecie, to tam każdy jest ciekawy dla niego i nawet zabójca Fietka Katorżny, któremu poświęca, mówi czasem fantastyczne rzeczy. To ja już oddaję głos panu Jerzemu. Nie no, ja chciałem tylko powiedzieć, że ta triada, jak Państwo widzą, Bóg, honor, synczyzna nas przeprowadziła meandrycznie przez
bardzo rozmaite kwestie, że wezwanie do śmiechu jako ta wizja tego Marszu Niepodległości, który kończy się tym, że wszyscy tarzają ze śmiechu, naprawdę będzie mi chyba się śniła dzisiaj. I że Gombrowicz, jak zresztą dyplomatyczne odpowiedzi na moje ostatnie pytanie, proszę zauważyć, jest dość niewygodne, żeby, bo ten dyskomfort jest jednak, żeby nas prowokować do dalszej rozmowy na temat polskości. Janusz Opryński, ojciec Tomasz Dostatni, dziękuję Państwu. Ja tylko muszę się odnieść do tego marszu, który zakończyłby się takim upadkiem, śmiechem. W Kościele jest takie, bo Kościół jest bardzo poważny. Liturgia Kościoła jest bardzo poważna. Jest taki komentarz od lat, no co się stanie, jeśli w czasie tej liturgii ktoś się przewróci, czyli nastąpi jakaś taka sytuacja śmieszna. Zachować powagę, wszyscy będą myśleli, że tak miało być. Dziękuję.